Dziś obejrzymy spotkanie najbliższej sercu Ligi Świata. Po naszej mecz Ekstraklasy. Drużyna Górnika Zabrze zmierzy się z Wisłą Płock. Muszę powiedzieć, że ciekaw jestem przebiegu tego spotkania. Liczę na to, że obie ekipy postawią na otwartą, ofensywną piłkę i nie zabraknie bramek. A przed nami wyjściowa jedenastka Górnika Zabrze. Wydaje mi się, że będą tu grać w ustawieniu 1-5-3-2. Zdecydowanie stawiają na grę środkiem. W tej strefie mamy w sumie aż 8 graczy. Jest tu gęsto, więc powinniśmy się spodziewać krótkich podań. Na bokach zostaje tylko dwóch piłkarzy, którzy formalnie są obrońcami, ale będą zmuszeni operować na całej długości boiska. To może ograniczać możliwości rozciągnięcia gry. A teraz na ekranie wyjściowa jedenastka Wisły Płock. Na papierze wygląda to na 1-5-3-2, Jacku. Jak to się przełoży na ich grę? Zdecydowali się na ekstremalne zagęszczenie środka pola. To tędy będzie szła większość ataków zespołu. Z kolei rywale napotkają tutaj największe trudności. Wiele jednak będzie zależało również od bocznych obrońców ustawionych na wahadle. Mogą robić różnicę dynamicznymi wejściami po skrzydle. Dosyć gadania. Zaczynamy grę. Lubią bronić wysokim pressingiem, nawet gdy grają na wyjeździe. Wychodzą z założenia, że jeśli nie pozwolą na swobodne rozegranie, to łatwiej im będzie narzucić własny styl. Widać, że nie zadowolą się remisem. Tak, starają się od razu wskoczyć na drużynę przeciwną i stłamsić ją od pierwszych minut. Ale widzieliśmy we wcześniejszych meczach, że nie zawsze udaje się utrzymać to szybkie tempo. A drużyna przeciwna, pchana dopingiem kibiców, bezlitośnie wykorzysta wszelkie momenty przestoju. Nic z tego nie będzie. Mamy spalonego. Alassana Mané. Naprawdę pachnie nam tutaj dobrą okazją. Czy będzie z tego bramka? Nie mogę uwierzyć w to, co się stało. Jak mógł nie trafić do siatki w tak prostej sytuacji? Zwłaszcza, że wszystko zrobił naprawdę dobrze. Wszystko poza strzałem. Wśród kibiców Górnika coraz goręcej. Ich drużyna jest na fali. Piłkę ma Jesus Jimenez. Znamy taki styl, prawda? Tiki-taka. I broni bramkarz! Coś niebywałego! Wszyscy sądzili, że będzie gola jednak. Dośrodkowuje z rogu, dość głęboko. Wybija, ale niedobrze. Przeciwnicy nadal mogą coś z tego zrobić. Popatrzmy, bo może być teraz groźnie. Ale nic z tego! Górą bramkarz! To był bardzo trudny do obrony strzał. Wrzuca w okolice 11 metra. Dobre ułożenie ciała przy tym strzale głową, ale jednak bramki nie ma. Było naprawdę blisko. Piłka minęła cel o centymetry. Piłka wybita przez rzeźniczaka. Faul, ale Wisła Płock wciąż przy piłce, więc sędzia nie przerywa akcji. To była kluczowa interwencja. Bez niej byłoby krucho. Jesus Jimenez. Jimenez wprost do rywala. Świetnie teraz w obronie. Wyczekali rywala. Znów są przy piłce. Jest podanie w ofensywie. Co dalej? No i nie udało się teraz wyjaśnić sytuacji. Szwo. Ładnie teraz górą.
Wisła Płock zbliża się do bramki rywala. Realne zagrożenie. Mistrzowski teraz odbiór we własnym polu karnym. Teraz uwaga, agresywny pressing przynosi przechwyt. Może być z tego okazja. Płoczanie próbują oskrzydlić rywali. Słusznie, jest tam sporo miejsca. Próba dośrodkowania w szesnastkę, ale czujny obrońca świetnie sobie poradził. Trzeba dobrze rozegrać rzut rożny, wykorzystać okazję na objęcie prowadzenia. Przejmuje teraz spokojnie piłkę. Górnik Zabrze oddaje piłkę. Wolski. Co teraz wykombinują piłkarze Wisły Płock? Musi to strzelić teraz! I mamy pierwszą bramkę w tym meczu! Zaczną się wreszcie emocje! Popatrzmy raz jeszcze na powtórkę gola. Z łatwością ogrywa tam obronę. Z takiej odległości strzelec ma zawsze ułatwione zadanie, ale tym większy byłby wstyd, gdyby nie trafił. Prowadzą zatem 1-0. Cierpliwie, rozważnie szukają luki w defensywie rywala. To chyba nie tak miało wyglądać. Myli się teraz przy tym strzale z woleja. To nie był zły strzał. Naprawdę niedużo zabrakło, zwłaszcza z takiej odległości. Ale przy tak trudnym technicznie uderzeniu trzeba idealnie trafić w piłkę i mieć trochę szczęścia. Goście całkowicie oddali posiadanie gospodarzom. Ale no właśnie, niby posiadanie piłki jest na niekorzyść, ale to przecież nie za takie rzeczy dostaje się punkty w ostatecznym rozrachunku. Ważna jest statystyka. Chwila, pachnie to golem. I teraz dobrze się tu zachowali w defensywie. Zablokowali ten centrę. Damian Rasak. Rafał Wolski. Mateusz Szwoch. Układało się to nieźle, ale tym razem obrońcy byli czujni. Ma piłkę przy nodze. Bramka coraz bliżej. Podanie dociera do Wolskiego. Dobrze teraz zagrana piłka. Robi się ciekawie. W takiej chwili zawodnik pewnie dałby wiele, żeby cofnąć czas i podjąć inną decyzję. No cóż, nie da się ukryć, że to nie był strzał życia, ale pewnie pomyślał, spróbuję uderzyć, co mi szkodzi. Jesús Jiménez. Mierzona piłka od Jesusa Jiméneza. Radzi sobie bramkarz. Wyciągnął się trochę, ale takie interwencje tylko wzmagają w nim pewność siebie. Dowodzi swoich zdolności i dobrej dyspozycji. Pewnie i obrońcy poczują się teraz bezpieczni. Niewykorzystany stały fragment gry. Piłkę wybijają rywale. Przerwa. Za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. Obie ekipy zamieniły się już stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. Rafał Wolski. Rasak. Mateusz Szwoch. Teraz ciekawie, czy z tej mąki będzie chleb. Oto definicja wysokiego pressingu, proszę Państwa. Odbiór w ofensywie. Może być groźnie. Gra wstrzymana. Był spalony. Dużo dobrego można powiedzieć o jego występie w pierwszej połowie. Naprawdę, dobrze się to ogląda. Tomku prowadzą i zawdzięczają to właśnie jego trafieniu. Polski? Co za obrona! Nie ma bramki! Świetna interwencja. Co tam się stało?
Wyszedł sam na sam, uwaga! I proszę! Jest bramka dla Górnika Zabrze. Teraz wyrównał stan spotkania. Mecz zaczyna się od początku. Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. Abecadło futbolu, efektywne i efektowne. Uderzył z całej siły i to była dobra decyzja. Bramkarz nie miał czasu na reakcję. Mamy remis. 1-1. To podanie teraz było naprawdę niedobre. Okazja do dośrodkowania teraz. Ależ ma rozregulowany celownik ten zawodnik. Niebywałe. To niesamowite, że piłka nie wpadła do siatki. Tomku, wystarczy spojrzeć na statystyki. Obie drużyny oddają sporo strzałów w światło bramki. I ten mecz... Mamy obronę bramkarza, ale to jeszcze nie koniec. Tak, bramka! Świetna była ta pierwsza obrona, ale cudów nie ma. Do bitki nie dało się już wyjąć. Ponownie oglądamy teraz tę bramkę. Nawet ci, którzy zawsze lubią winić bramkarza, tym razem chyba nie będą mieli zastrzeżeń do jego postawy. Doskonale się zachował za pierwszym razem, dobrze wybronił, ale drugi strzał to było już za dużo. A my wracamy do meczu, gdzie Górnik Zabrze prowadzi. To już ostatnie 30 minut tego spotkania. Czy będzie z tego wyrównanie? Cudownie teraz obrońca. Bez niego byłoby krucho. Jesús Jiménez. To podanie powinno znaleźć partnera. Ma teraz szansę. Bramka! Kolejna dzisiaj w wykonaniu tego zawodnika. Dla obrony rywali jest dzisiaj nie do zatrzymania. Bramkarz może mieć pretensje do obrony, która się tam mocno pogubiła. Popatrzmy, łatwy strzał z bliskiej odległości i żadnych szans dla golkipera. Na tablicy wyników 3-1. Rzeźniczak. Cierpliwie teraz na granicy pola karnego szukają luki. Ale teraz wystarczyła chwila dekoncentracji. Cały wysiłek idzie na marne. Szansa na gola! Tak jest! Piłka w siatce! Gol dla Wisły Płock! Przycisnęli teraz rywali, odważnie zaatakowali i opłaciło się. Bardzo ładne trafienie. Szkolny błąd, który srodze się zemścił. To było praktycznie podanie piłki drużynie przeciwnej, która z zimną krwią skorzystała z prezentu. Apelujemy o więcej koncentracji w grze i unikanie takich wpadek. A zatem jest teraz 3-2. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Niesamowite! Sędzia odgwizduje spalonego. No, mam wątpliwości, czy słusznie. Słusznie, słusznie, Tomku, chociaż decydowały centymetry. A na boisku pojawi się dwóch nowych graczy Wisły Płock. No i bez piłki zawodnicy z Płocka. Oddali piłkę przeciwnikom. Mateusz Szwoch. Podanie dociera do Wolskiego. Płocczanie utrzymali się przy piłce, zatem mimo faul przerywa to oblężenie. Niewykluczone, że sędzia uwzględni to przy podejmowaniu decyzji. Czy będzie kartka? Zmiana w składzie Wisły Płock.
Dobra centra w szesnastkę. Ale strzał zablokowany. Teraz okazja, są koledzy, można wyprowadzić kontrę. Ale strata piłki oznacza, że niepotrzebnie robiliśmy sobie nadzieję. No i brawo, to co Państwo widzicie, to wysoki pressing. Gol! A to oznacza, że jesteśmy świadkami hat-tricka, szanowni Państwo. Kapitalna dyspozycja i skuteczność zawodnika, przecież mecz jeszcze trwa. Gol, gol i znowu gol. Domyka hat-tricka, co na tym etapie nie powinno chyba dziwić nikogo, kto widział, w jakiej jest dziś formie. W pełni zasłużony wyczyn. I po tej bramce jest 4-2. Poszedł odważnie do przodu, obrońcy jakby zaskoczeni. Z piłką Alassana Mané. Wyszedł sam na sam, uwaga! Ojej, co to było? Popisowo zmarnowana sytuacja. Ten strzał mógłby się znaleźć w piłkarskich jajach, ale chorągiewka sędziowska poszła w górę, tam był spalony. Teraz musi! No i nawet nie drgnął bramkarz, był pewny, że nic z tego nie będzie. Od początku widział, że to uderzenie nie zagrozi jego bramce. To podanie teraz było naprawdę niedobre. Faul, ale Wisła Płock wciąż przy piłce, więc sędzia nie przerywa akcji. I mamy aut dla Wisły Płock. Adrian Gryszkiewicz. Do końca meczu pozostało już niewiele i widać, że oni najchętniej już by to spotkanie zakończyli. Prowadzą i wymieniają podania na własnej połowie, czekając na końcowy gwizdek. Jeszcze 3 minuty, tyle arbiter doliczył. Alassana Mané i rywal zostaje w tyle. To była kluczowa interwencja. Bez niej byłoby krucho. I oto słyszymy końcowy gwizdek. Gospodarze cieszą się z 3 punktów. Tak zawsze należy grać i wygrywać w lidze, Tomku. 2 bramki przewagi świadczą same za siebie.